Panie prezesie, widzieliśmy terminarz. Która z drużyn ma najłatwiejszą drogę po Mistrzostwo Polski? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, a właściwie to jest taki delikatny hołd, jaki można już wam złożyć. Mianowicie taki, że wy osiągnęliście swoją pozycję nie słabością innych, tylko własną siłą. Przegraliście ostatni mecz chyba w grudniu z Górnikiem Zabrze, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. Natomiast co do terminarza, to ciężko tak powiedzieć, bo każdy z tych meczów jest wymagający. Te drużyny, które teoretycznie czy w chwili obecnej w tabeli są nisko, ale dalej walczą. Patrzę na Śląsk Wrocław, na dzisiejszego naszego rywala. Pewnie teoretycznie na papierze jesteśmy faworytem, ale to jest drużyna, która musi sobie zdawać też sprawę z tego, że w przypadku wygranej Wisły Kraków dzisiaj w Zabrzem, to za chwilę będzie zamieszana mocno w walkę o utrzymanie się. Kolejny mecz jest, wiecie, jakiś? Śląsk Wrocław, Wisła Kraków. W następnej kolejce. Ale musicie przyznać, że spośród tych trzech zespołów to Lech, czysto w teorii, ma najłatwiejszych rywali, albo przynajmniej najłatwiejszą drogę. Pogoń, no to jest taka droga usłana mocnymi przeciwnikami. Raków zresztą też, bo dzisiaj rozgrywa spotkanie. Dlaczego ma dwa więcej? Dzisiaj rozgrywa jeszcze finał w Pucharze z Lechem. Ja wiem, kiedy patrzę na Pogoń i patrzę na Legię Warszawa, na Lechię Gdańsk, to też nie są słabi przeciwnicy. Patrzymy na Lecha Poznań. Myślę, że po ostatniej, czy po tym piątkowym meczu, mecz z Wisłą pod wcale do łatwych niekoniecznie nie będzie należał, więc spokojnie, to taka analiza, możemy ją sobie przeprowadzić po 20 maja, wtedy będziemy wiedzieli, która z tych ścieżek była tak naprawdę najlepsza. Wtedy to nie będzie interesujące. A teraz jest interesujące? No tak. A teraz możemy sobie tylko dywagować. Panie prezesie, ale w piątek i wczoraj to siedział pan przed telewizorem zacierając ręce na porażkę Pogoni, remis Lecha z Legią? Nie ukrywam, że oglądałem obydwa te mecze z zaciekawieniem. No dobrze, ale szerszy komentarz poproszę. Nie, jakby zupełnie spokojnie. To nie jest tak, że siedzimy i każdą kolejkę tylko czekamy, kiedy, nie wiem, sędzia popełni błąd, czy padnie bramka dla przeciwników tych dwóch drużyn, ale faktycznie, tak jak mówiłem, no, nie obserwujemy już tylko meczu Rakowa, patrzymy też na mecze Lecha, na mecze Pogoni, patrzymy w tabelę, bo jest już taki moment, kiedy ta tabela się krystalizuje i myślę, że najbliższe kolejki już powinny nam mocno pokazać, czy ktoś ucieknie, czy do końca tej ostatniej kolejki będziemy walczyć w tej trójce. Spraw Rakowa za chwilkę wrócimy. Panowie, podobał wam się wczorajszy hit Ekstraklasy, bo zawsze on będzie niezależnie od pozycji w tabeli obu zespołów między Lechem a Legią? Znaczy, podobało mi się, że był pełny stadion. Natomiast ja dwa gole po stałych fragmentach. Ja jestem rozczarowany Lechem. Naprawdę. To po prostu, jeśli Lech tak ma zdobyć Mistrzostwo Polski, nie wiem co będzie, bo to rzeczywiście dla mnie to jest dywagacja, ten harmonogram meczów. Pamiętajmy jedną rzecz, że czasami drużyna, która broni się przed spadkiem, też może kij w szprychy włożyć. Natomiast Lech wiosną nie gra. Jeden mecz zagrał kapitalny na swoich warunkach w Szczecinie z Pogonią. Natomiast jeśli tak mają grać i dociągać się do mistrzostwa, no to aż mi się wierzyć nie chce. To bardziej dla mnie faworytem w tym momencie jest Raków, który gra swoje, gra pewną piłkę, gra ciekawą piłkę. Ja taką miałem dyskusję w dniu meczu półfinałowego Pucharu Polski z kolegami dziennikarzami. Kto faworytem półfinału, czy kto awansuje dalej, czy Raków, czy Legia? A ja mówię, ja biorąc pod uwagę mecz ligowy, to Raków. No ale jak? To przecież tam był remis 1-1. Ja mówię, no tak, tylko że ostatni kwadrans to po prostu świadczył o sile fizycznej, mentalnej i taktycznej Rakowa, prawda? To, że się skończyło 1-1, to było szczęście dla Legii. I tego szczęścia już Legia w półfinale nie miała po prostu. Jeśli teraz ta Legia jest w stanie wywieźć punkt z Poznania, to raczej to świadczy o słabości Lecha Poznań w tym momencie. Lech jest przewidywalny. Lech jest przewidywalny. Lech nie ma stylu prowadzenia gry i stwarzania sytuacji. Zobaczcie, na koniec meczu jest 9 strzałów Lecha. Ale czy tam się napracował bramkarz Legii? Schreiber. Najbardziej go sprawdził własny Rose głową. No okej, okay, Lopeza, główka fenomenalna, prawda, po stałym fragmencie gry. Ale czy Schreiber to tak miał dużo pracy? To ja się spodziewałem ostrzału tej bramki, oblężenia i ciekawych sytuacji. Oczywiście, że po tym meczu Twitter się rozpalił, tak jak po meczu Pogoni, ale związane to jest z sędziowaniem. Natomiast u nas często też przy tej całej histerii wokół sędziowania zapomina się o grze w piłkę, prawda, bo
No, sędzia popełnił błąd i to nie mamy co do tego wątpliwości, ale Lech nie Roman, tylko... Roman, przepraszam, nakreślmy kontekst tej sytuacji. W ostatniej chwili tego spotkania zdaniem gospodarzy była ręka, ale arbiter, pan Sylwestrzak, nie sięgnął do VAR-u. On sam tłumaczył, że VAR nie przekazał mu informacji, że ta sytuacja warta jest odwinięcia, mówiąc krótko. Warowania. Ja powiem tak. Jak Pogoni zabraknie tego jednego punktu, czy tam dwóch do mistrzostwa, to będzie to jeszcze wracać.